Wojtek, tu idzie taki koleś, to puszcza bombki. Jo, Gudon poharatał! Okej. Co? Co? Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light razem z Wojtusiem. Cześć. Wojteckiem, przepraszam. Uraziłem honor. Witamy was bardzo serdecznie w trzecim odcinku. To już drugi tydzień, kiedy nas chyba oglądacie. Jak pamiętacie, jeżeli pamiętacie to, co było w czwartek, to na pewno tą miejscówkę kojarzycie, tylko że było trochę ciemniej. Mamy przed sobą takiego dużego pałąka z takim dużym kamieniem. Jest ze mną Wojtuś, który razem ze mną ma tasak do owsu i będziemy ich zabijać. Naszym zadaniem jest dostanie się do tego budynku, żeby odpalić jakieś zasilanie, które tam obudzi cały ten nadajnik. Niby proste, nie Wojtuś? No tak, ale koleś już nas poskładał. Proponuję taką taktykę. Wchodzimy do niego, nie drażni. Wchodzimy do niego. Zwabiamy go gdzieś tam. O tam. To możemy zrobić tak, że ja go tam wywabię. Wywabię. Dobra. Wywabię. Odciągnę. Jak psa. Dokładnie. Ale wiesz, bo chodzi o to, że przy tej bramie musimy stać obydwaj. Aha. No. Dawaj, gleba na ziemię i elo. Misiu. O fuck, dostał nożem, nie? Taki był plan. No i miałeś go nie zabijać. Czekaj, płonie, może go zabijemy. Wojtek, on chyba się nie chce zabijać. Nie bij się z nim tylko, nie bij się z nim. Nie planuję, a on może się zaraz spali, bo to by... Znaczy chyba z ognia to się nic nie zrobił, tak mi się wydaje. Headshot, babe! Mamy latarkę jeszcze, nie? Uciekaj, świecę ci w oczy! O nie! Wojtek? Nie. Zaraz się zabiję. Wojtek, szybko biegnij do bramy, Wojtuś! Naginaj! Czekaj, bo kupek ze mnie. No zginąłeś, naprawdę? Nie, zrobiłem pułapkę, w którą sam padłem. Chciałem go otoczyć. Wojtek, ty zginąłeś. Nie. A on ma młot, pospiesz się. Długa, do bramy, szybko. Szybko. Co to takie skoczyło? Czemu ja? Nic nie widzę, halo. Jakiś zarażony popapraniec z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zżygał. Co? Dobra, otworzyłem, szybko, co tu się... Fuck, to coś jest, to coś jest! Zabiłem, pomóż Wojtuś. Ja stąd uciekam, tu jestem duży. Uciekaj, masz mało życia. Uciekaj, proszę cię, bo cię zabiją, na 100%. Dobra, ja go muszę do tego. Dobra, ja biorę dużego. Lej tych małych. No wejdź do tej wody do biuru. Co? No dwa fronty my wzięli, czekaj. A duży chyba sobie nie robi nic z prądu. To ja się z dużym tu będę ganiał, okej? Okay? Wojtek, co mamy teraz zrobić? A włącz główne zasilanie anteny, trzeba chyba do tego... najpierw trzeba ich pozabijać. Do tego budynku trzeba wejść i włączyć tamto takie. Dobra, biegaj, nie daj się im, Wojtuś, liczę na ciebie. Żyjesz? Żyję. Uciekaj stamtąd! Dobra, ja odpalam, Tu znów hordą. Odpaliłem zasilanie. Dobra, włączone. Jelo stąd. Musimy wejść na budynki. Uciekaj stamtąd. Ja biorę tego. Elo stąd. Dobra, spadł. Dawaj na górę, Wojtuś. Jezu. Ej, zabiłem tego, co śmierdział. Czuję właśnie. Dzięki, stary. Ej, bo on tu wejść nie chce. Nie, dobra, wejdzie. Drabina, wiesz? Dobra, zmieszcza się. Gdzie jest drabina? A, no w sumie... Tak, no tamtędy też można by było wejść. Czekaj, jak tu dalej? Myślisz, że... Oj, taka jest sprawa. Ktoś za nami wchodzi? Jezu, on tu jest! Nie. Który, ten śmierdzielek? Tak, dużo. Będzie bomb. Co to było? Tak, to ja, spokojnie idź.
Ja tylko wejdę do góry, bo już raz spadłem i to nie było fajne, powiem ci. Już nie chcę. Już mi się nie podoba. A ty też spadłeś, widzę, bo tak idziesz trochę wolno. Czekaj, tu jest drabinka. Czekaj, ja się wychiluję. O, jest. A, nie wychiluję się, bo nie mogę. Myślisz, że oni wchodzą do góry? Nie wiem, wolę nie wiedzieć. Bo jakby my też musimy zejść na dół, weź to pod uwagę. Ale spoko, może nas wtedy nie zauważą. Tu chyba. Nie, tu nie. Tak, tutaj, dobrze, wchodzę dobrze. Welcome to the jungle i w ogóle. Ukradziono zrzut, ktoś tam duży zrzut zarąbał. Znowu. A to chyba nie. Nie, ej, ej, tu uważaj, tu jest nie, tu jest nie. Piotruś? Spadłem, ale tylko na dół. W sensie, na ten dół. Dobrze, nie do góry. Na taki pół. Spadam w dół. Jest spoko, jest spoko. Spadam do góry, spadam, spadam, góry. Spadam, ratuj. A to tu trzeba było wejść, ale tam się męczyłem, no. Ja to taka trochę asasinowa ta gierka widzę, taki parkurek. No weź mi tam. Jezu, myślałem, że spadnę już. Ej, to po co tą antenę postawili, jak tu się wejść normalnie nie da? Kto to projektował? Jezu, ja już spadałem w dół. Genialny. Piotrek spada w dół. On tu doskoczył, to jest fizycznie niemożliwe, mordo. A to jakby to walcz? Znaczy ja, nie no, ja idę. Hehe, będę pierwszy. Dobra, tylko jakby, co dalej? Ej, to jest ziomek! Elo mi stąd! Ej, spadł. Spadł na dół, nie wiem. Dobra, coś tu się dzieje. Mam to zabić? Co? A, użyj, jest. I zaraz się okaże, że ja w sumie niepotrzebnie wchodziłem. No nie, znaczy próbuj, ale to nie jest takie łatwe. Szlak by to. Znaczy potrzebnie wchodziłeś, bo jakoś tam musimy razem uciec, nie? Na części. Nie ma tu czego włączać. Cholera, tego się obawiałem. Kiepsko, kiepsko, porobili nas. Jak zawsze. Red like always. Następna wieża! Kieruj się na wschód. Kieruj się na północ. Dobra, gdzie jest wschód? Tam będzie wschód. Jest tam jakaś wieża, zobacz. To jest to? To jest tamto. Tamto. Czekaj. Tam jest północ. Jak na dół zjedziemy, to bez sensu, bo do tej rolki zjazdowej nas to, znaczy do takiego kamienia nas poprowadzi. Ale chodź już tutaj. Ale nie będzie tych zombiów. Mówisz tu najbliżej? Dobra, ryzykujemy, dawaj. Siupaj. Poza terenem. Jeronimo! Jezu, myślałem, że spadnę, bo zapomniałem się złapać, nie? Trochę przyps. Dobra, naginaj, mamy obydwoje mało życia. Ja mam 25, ty masz też 25. Ogólnie przepraszam was bardzo, drodzy widzowie, za pierwszy odcinek, przy którym kamerka zasłaniała mój pasek zdrowia. Nie zauważymy zwyczajnie, ale już kolejne będą ok i będzie wyglądało to tak jak teraz, więc myślę, że... Co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Czekaj, bo mówi coś do mnie. Co zrobisz, jeśli zawiedzisz Raisa? Prawidłowa odpowiedź brzmi, zginiesz paskudną śmiercią. Co mówiłeś, Wojtuś, mi strzałem? Spoko, że zginiesz paskudną śmiercią. No to też już, to akurat to, to słyszałem. Więc to by trzeba sobie takie punkty dostępu zrobić na swoim domku. To by nas uratowało czasami. A ja patrzę, czy mogę sobie zrobić coś, ale nie mogę. Ale bo jakoś... zadyszki. O mój też, dlatego odpoczywałem, czekałem na ciebie, bo się wlekłeś. Nie no, słuchajcie. Czekaj, mnie katar bierze, dobra, już żyję. No i... A, nie mówiliśmy im! Słuchajcie, ratujemy Sosnowiec. Od dzisiaj to miasto to Sosnowiec. Także tak, wiecie... Tak. Zresztą w sumie dobra, po tytule widzieliście w pierwszym odcinku. Czarni bracie zwiedzają Sosnowiec. Jej, jak jestem asasiny teraz. A mi to tak troszeczkę... Mirror's Edge przypomina stary. Nie grałem nigdy, ale słyszałem, że to bardzo fajna gierka. Genialna gra właśnie. To aż sobie zagram kiedyś. Chciałem pierwszą zrobić. No to rób. Dobra, siuro i lej. Uuuu! Świeci! Ktoś tam spotkał. No chodź, zobaczysz. Przyjaciela. No, nawet kilku. Powiem ci tak, UV-ka na nich nie działa, nie wiem czemu. Chyba to widzieli tylko... Nie, bo to działa na tych drugich. Na tych drugich też nie działały, na tego dużego. Na tego dużego, ale nie na tego. No, te nocne potworki... Aha, te takie... Jak to było? Na dużego, tak? Nie, to był duży teraz. Tak.
Ty, a tam jest uratuj więźniów. Ja nie ratuję, ja włączam antenę i idę do domu. Chcę się czuć bezpiecznie. No ale chodź taki. Ci ludzie potrzebują Karim, pomocy. Jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Ej, właśnie. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Ktoś tu jest w środku. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. By trzeba było skoczyć z góry jakoś. Wojtek, mam szpadel. Szpadel? No, znalazłem szpadel. I skrzynka jest. Chcesz zobaczyć, co w środku mamy? Dawaj tu. Nie no, sosnowiec na bogato. Co zrobiłeś tam? Co tak bziumkło, Wojtek? Co wysadziłeś? Kto nie żyje? Bombiaka wysadziłeś. Spoko. Ale gdybyś to widział, kurczę, szkoda, że... Kocham to. Ale mamy... Ej, tu się chyba da wejść, jest jakiś łańcuch, zobacz. Czego kurwa chcesz? Okej, dobra, jestem u góry, stary. Jak u góry? Ej, gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię. U góry jestem. Inni gracze czekają na ciebie, ale gdzie u góry? Piotruś, czekaj, gdzie ty jesteś? A czekaj, pokazało mi się. Jak tam wlazłeś? Idź. Twoje prawo. Dobra. To może być w prawo. Się w lewo może. W drugie ale... prawo. Tak, na tą górę, prawo. Tak? O, i tu. Dobra, ma to sens. Właśnie pokazało mi, że inni gracze czekają na ciebie. Jakbyś spadł, coś miał. Ej, czekaj, robimy zawody? Stój, czekaj, patrz. Przytrzymaj H, aby stworzyć zawody fabularne. Poczekaj, Wojtuś. Zaczniemy razem. Przytrzymałem? Musisz ją akceptować, tak? Tak. Piotruś, uleczyłem cię. Dziękuję. Akceptuj. Na, też to zrób. Jak mam cię uleczyć? F naciśnij. Nie mogę, nie działa. No dobra, to ja mogłem. To akceptuj. Dobra, lecimy. Gdzie ty jesteś? A, bo gotowy musimy nacisnąć. Gotowa. Dobra, ja już spadłem na ziemię, nie? Geniusze po prostu. Tracisz prowadzenie? Ja nie wiem. Ja... Tu jest zamknięte, trzeba dookoła teraz polecieć, ty. Co to się właśnie stało? Oboje spadli na ziemię, no nie mogę. Wiecie, po prostu jesteście geniuszami. Nie powinniśmy w to grać. Sosnowiec nam nie służy, wiesz? Zdecydowanie. Nie, tutaj nie zadziała. Jak ty wyszedłeś? Aha. To jest w ogóle wszystko pozamykane. Czekaj, to trzeba ogarnąć jakąś inną drogę. A dobra, są te belki. To ja wchodzę. Nie powiem ci, to jest konkurencja. Nie może być za łatwo. Dobra, tu gdzieś wylazłem już. Jak tam ci idzie? Prawie spadłem. Ja już to raz zaliczyłem, także mi wystarczy. O, tu jest drabina gotowa. No to Ela na górę. Dobra, spokojnie, Wojtuś, jeszcze będą inne wieże, jeszcze nie pokonasz. Chociaż jeszcze się nie będę przemądrzał, bo to w sumie jeszcze możesz mnie poklepać. I to tak ostro. Bo ja nie wiem, czekaj. Czekaj. A tu, dobra. Ej, tu tak trochę gibocze już ty wszystkim. W sensie trochę tu wieje. Masz jakiś płaszczyk? Tak. Sosnowiec dobra impreza. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. Mam nadzieję, że warto tak będzie nie zginąć z rąk Rajsa. Może gdzie tu się teraz idzie? Zgubiłem się, Wojtuś! On już tu idzie, kurde, niedobrze. Trzeba się podpieszyć, ludzie. Pan wiesz? Aha, ja. No bo cię widzę, stary. Ja myślałem, że Rajs. Nie, no co ty. O nie, spadłem. Jak tam ci idzie, Wojtuś? O, nade mną jesteś, niedobrze. Zastanawiam się, proszę, co miał dodatki. Drabiną, musisz skoczyć na dół i wtedy będziesz w dobrym miejscu. Dobra, bo obydwoje widzę, że wiemy nic. Czekaj, gdzie... O nie! Ale oszukał. O!
Okej, okay, to ja idę do góry i będę teraz jak minił. Aż nie spadnę. I teraz blokujesz, widzę twój tyłek od spodu, niestety. Nie patrz się, Wojtek, ja jestem nieśmiały. Coś mi się tu udało, ale... Czy to chodziło o to, to jakby nie wiem. Wygrywam. Czemu? I spadłem. Na sam dół? Tak. A nie. Ale nie możesz wygrać, przecież ja jestem na kusze. Wygrałem. No, szukana gra. Dobra, wspinam się dalej. Ty się nie wspinaj, bo ja umieram. Co za oszukaństwo, ja się tak stanąłem. Jeszcze jakieś odblokowałem dwie nagrody. No ja zrobię teraz skok wiary do ciebie jak chcesz. Dobra. Ale wiesz, że ja cię nie uratuję teraz. Już za późno. Jezu, prawie spadłem na dół. Widzisz, tak to jest. Tak to jest. Czekaj, bo ja w sumie dalej nie wiem, co mam tu zrobić. A, już widzę. Jest strasznie ciężko, bo wiesz, o ile w Assassinie masz jeszcze w miarę oczywiste te wejścia, to tutaj musisz naprawdę się postarać, żeby się dostać na górę. Wiesz co, jeszcze, czy ja potrzebuję, mnie potrzebujesz? Co? Potrzebujesz mnie tam? Nie wiem, ale wejdź lepiej. To daj chwilę. Bo jakby na razie to się zgubiłem. I kminie co dalej, wiesz? Niestety trzeba ogarnąć po prostu trochę to sterowanie. Nie zawsze no dobra, to wiesz, ta gra musi być trochę trudna. Nie. Dobra, wlazłem. Nie, spadnij. Jezu, ty jest w piździec wysoko teraz. No, 100 metrów może mieć. Dzięki, stary, to mnie pocieszyło. Dobra, jestem na górze i czekaj, zaraz ci powiem, czy potrzebny jesteś czy nie. Jakaś flaga zdobyta. No i elegancko, coś zrobiłem. Tylko, ale gdzie jest ten przekaźnik? Na dole, to po co ja tak wysoko wchodziłem? O. Tego się pytałem. Ale poczekaj, bo jakby... W sumie dalej nic nie wiemy. Ja to posprawdzam, wiesz? Wszystkie elementy. Ja... Nie zabijaj się, to zły moment. Tu są... Tu jest przekaźnik, dobra, znalazłem. Szarp się. Szarpaj! Dlatego ja... Dobra, nie musisz, wiesz? Nie potrzebuję cię. Oby było warto. Włączyłem. Hej Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Jezu, się wystraszyłem cię, przez jakiś zombie jest. Iść stąd. No wiem. Dobra, jakiś pomysł? Co dalej? Bo ja wskoczyłem tutaj. No. Na tą rurkę i mi to zaliczyło. O najgorzej. A ja byłem na górze, jakąś flagę zdobyłem. Okej, tylko gdzie teraz? Tam chyba, nie? Czekaj, albo... Tam, bo tam jest znaczek, zobacz. Dobra, skoro ty zdobyłeś flagę, to ja też. No powinieneś to... O nie, ej, zaraz zginę. Mam 10 chpy. Patrzę na jakiś ekwipunek. Gdzie ta flaga była? A, tutaj. Na samej... A idziesz po nią teraz, czy co? O nie! Nie, Wojtuś, pomocy! Gdzie ty jesteś? O, idę, powiedziałem ci, że idę po nią. Jesteś na dół zjechałem. No zauważyłem. Wojtek, jesteś tu potrzebny. O, mamusiu. Wojtek, 3 zombie tu są. Widzicie co ja mam? Pomocy mi tu! Raus! Kolega. Nie, no się mnożą, jest not idealo. Ja mam 17 HP, ja nie mam zdrowia do takich wyczynów, ja już jestem stary. Zaraz się boję, pomóż mi. Dobra, jadę do ciebie. Kiedyś się to zdobędę. Znaczy nie, jakby spoko, no ale i tak zaraz zginę. O, panie. Ibrahim? Anteny. Bryken mi mówił. Sygnał mamy teraz mocny jak skok. Bardzo mocny. Wojtek, tu idzie taki koleś, to puszcza bombki. Jo, Gudon podharatał. Okej. Okay. Co? Widzimy się w wieży. Co? Stary, ja... Teraz musisz mnie uratować. A bo tobie się umarło? No, elelelele, won. Czekaj, bo mnie osaczają. Ja widziałem, co się z tobą stało i... Ale powiedz, a wcześniej tak... Właśnie do tego koleśa go wybuchnąłem. Bo tak... Wojtek, mam problem. Nie pomogę ci chyba. Ty musisz się odrodzić i pomóc mi, bo mi tu wchodzą. Nie no,
Czekajcie, kolegę. Ale wojna. Oni widzą, co się u mnie dzieje, no. Ich tu jest 17! Dobra, weźmy uciekaj gdzieś. No nie mogę. Fuck, nie żyję. Uciekaj, bo jestem w hołbie. To zostań tam, bo ja już tam idę. Mam nadzieję, że się tu... O Boże, ale lamusiarstwo. Ale to było dobre, co z tym gościem zrobiłeś. Ja patrzę i nagle... Puh, nie ma Wojtka, nie? Tak się odwaliło. O matko. To było fajne. Okej, okay, lecimy. Gdzie jesteś? Pokaż. Czasami się udaje. Jestem tu. Dawaj, jeszcze szybko jedna misja. Mam jeszcze akurat około 10 minut na co zrobiłeś tą skrytkę, to fajne. Tak. Wiesz co, ja potrzebuję jakąś apteczkę zrobić, bo przy naszym sposobie grania to mi się pozabija. No ja wiem, a ja apteczki, w sensie składników na nią, nie mam. Alkohol masz? Nie, mam aerozol i gazę. Gazy to ja też mam. No, z alkoholem problem. Ja w ogóle sprzedałem alkohol, bo myślałem, że jest niepotrzebny. Dobra, chodź do Rajsa. Może u Rajsa w sklepie coś będzie. Muszę wykwinić, na kogo są te całe pułapki świetlne. Bo tego nie wiem. Ale czekaj, z prostu HP mamy, to nie jest tak źle. Na pewno nie nagi. Na pewno nie. Ty, zbiłem szybę. Ja też. Nie! Wojtek? Okej. Okay. Czaj, o co chodzi, czaj. Żyję. No to fajnie się bawisz. Chodź, naginamy. Chodź. O, nie skacz z tego dachu, łamie sobie nogi. Nie planuję, ale... Jogi z podlem przyrżnąłem. Dobra, gryzie. Dobra, to są worki na śmieci. Patrzcie, to będzie, teraz będzie Jackie Chan. I gleba. Ja już wiem, że worki na śmieci się sprzedają. Dobra, nie ma głowy, to nie żyje, nie? Chyba tak to działało. Teoretycznie. No to nie żyje. Teoretycznie. Jakieś zioła są, ej. Ja to zbieram. Zbieraj, będzie to. No nie, już kolejni idą. Czekaj. Co się stało? Nic nie widziałem. Ale to maratończyk jest. Nie gryź kolegi, nie gryź, zostaw go, to jest mój kolega, nie, zostaw go. Nie gryzie się ręki karmione. Tak to działa. Chodź, idziemy dalej. Ojejku, to kocham. Mamy jeszcze 10 minut, zdążymy zrobić misję? No najpierw musimy tam dostać. Nie, myślę, że dojdziemy tam i skończymy odcinek. U ciebie będzie kolejna. U mnie jakby zawody na wieży były wystarczająco emocjonujące, jeśli chodzi o mój odcinek. Wystarczy, to moim widzom. Także nie wystarczy. Ten spadł, ten się zabił, ten w ogóle wygrał nie wchodząc. Świetnie. Nie no, wszedłem, ale spadłem. Ale to chyba było tak, że jakby skończył się czas i kto był wyżej, ten wygrywał. Tak mi się wydaje. Przydałoby się trochę rzeczy pozbierać. Bo jednak jakaś ekipa na imprezę idzie. Idziemy z nimi? Wyglądają jak po takim dobrym mefedronie. Nie idę z nimi. O dobra, już wiem jak się wślizgać. No ja też, właśnie to wykminiłem. Ej, przydałyby się jakieś inne pułapki niż ta. Wiesz co, bo to trzeba po prostu poogarniać więcej rzeczy. Czekaj, ja chcę tego kolegę złożyć. BUM! No go odwaliło w powietrze! Lubię ich zabijać. Ej! Ona gryzie! Dobra, my się bawka. Teraz ścigają. Wojtek, jest temat. Hej, Clay, trochę mnie osaczyli. Znaczy ja tu wlazłem, bo chciałem zmienić autobus, a one przyszły i jelo, no. No bo wzięłeś i wybuchłeś. Nie, to on wybuchł, ja go tylko kopnąłem. Będę ich kopał do skutku, czekaj. Dobra, spróbuj wyjść, ja mam inne drzwi. Won, to mój kolega jest. Dobra. Za dużo, uciekamy.
Parkurem do przodu, Yellow. Jesteś? Jestem. Okej, okay. Tak więc, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, tylko mam nadzieję, że się podobało. Dobra, dawaj tu. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało, jak nie, no to trudno, zapraszamy w czwartek do Wojtka. Spinaczka na wieży, myślę, że wystarczyło. Odcinku będzie więcej, jak ekspandujemy Sosnowiec. Spoko miasto na grę, także co, no, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Ja.